Szanowni Państwo, w imieniu konsorcjum naukowego DASTRA witam serdecznie i zapraszam Państwa przed odbiorniki, przed ekrany na debatę ekspertów pod tytułem Wojna w Ukrainie. Analiza sytuacji z perspektywy wykorzystania zdolności kosmicznych. Doskonale Państwo wiecie, że od 8 dni trwa wojna w Ukrainie. Rosja dokonała inwazji na suwerenne i niepodległe państwo, a Ukraina zaciekle się broni, nie ustępując wojskom wroga, czy to na płaszczyźnie kinetycznej, czy wojny informacyjnej, czy nawet w cyberprzestrzeni. Do konfliktu włączają się kolejne państwa, wsparcia udzielają organizacje międzynarodowe, giganci cyfrowi, grupy hakerskie również dają o sobie znać, a więc Ukraina nie jest sama. Wielu ekspertów dokonuje analizy sytuacji politycznej. Sami pewnie wszyscy te wiadomości, kanały newsowe, debaty eksperckie oglądamy, również wojskowej. Natomiast my dzisiaj chcielibyśmy poddać analizie, poddać pod dyskusję nieco inne zagadnienie i odnieść się do wojny w Ukrainie z innej perspektywy. Mianowicie będziemy analizowali sytuację z perspektywy wykorzystania zdolności kosmicznych, a także z perspektywy pewnie również i poniekąd dostępu do nowych technologii. Ta wojna toczy się również w kosmosie i bezpośrednio i pośrednio, przepraszam, nie tylko metaforycznie. I na ten temat rozmawiać będą z nami wyjątkowi goście, naukowcy, eksperci, przedsiębiorcy, żołnierze, prawnicy, ludzie, którzy znają sektor kosmiczny nie od dziś. Pozwolę sobie ich przedstawić. Są z nami doktor habilitowany Grzegorz Brona, prezes zarządu firmy Cryotech Instruments, były prezes Polskiej Agencji Kosmicznej. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami również doktor habilitowany Bartosz Smolik, profesor z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Witam Panie profesorze. Dzień dobry. Chciałbym serdecznie przywitać Pana doktora inżyniera Radosława Bielawskiego, podpułkownika, zawodowego żołnierza, obecnie pracownika Ministerstwa Obrony Narodowej, a dokładniej Departamentu Innowacji. Witam Pana. Witam Państwa. Naszym spotkaniom zawsze towarzyszy mecenas Mariusz Kłoda z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i z wielu innych gremiów doradczych, decyzyjnych i organizacji, których nie będę wymieniał. Witam Cię serdecznie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest z nami także Kamil Muzyka, doktorant, członek zarządu Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej, specjalista od branży kosmicznej, a dokładniej od prawa kosmicznego. Witam Cię, Kamilu. Witam Ciebie, witam Państwa. Witam Państwa serdecznie. Dziękujemy, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie. Ta debata była organizowana w trybie takim dosyć natychmiastowym, ekstraordynaryjnym. Dziękuję, że Państwo znaleźliście czas. Ja nazywam się Jakub Szlachetko i będę miał przyjemność tę debatę moderować, a moderować ją będę według następującej konwencji. Całość spotkania potrwa około 60 minut. W ciągu tych 60 minut pozwolę sobie zadać Państwu kilka pytań. Pytania będą ogólne, potem nieco bardziej wyspecjalizowane pod kątem Państwa zainteresowań, ale chciałbym, żeby w tej debacie udział wziął na dobrą sprawę każdy, kto się tymi tematami interesuje, w związku z czym to słowa do naszych odbiorców, użytkowników Facebooka czy YouTube'a, jeżeli Państwo macie ochotę, to piszcie swoje komentarze, formułujcie pytania, najlepiej w miarę syntetyczny sposób. Obiecuję, że pewnie nie wszystkie z nich, ale że część z nich przynajmniej naszym gościom odczytam, co też nam pozwoli trochę otworzyć debatę poza naszą szóstkę. Tak to mniej więcej będzie wyglądało. Jako że mamy czas ograniczony, pozwolę sobie przejść do pierwszego pytania i zadam je wszystkim uczestnikom dyskusji, a więc będę wdzięczny, jeśli Państwo do tych słów wszyscy odniesiecie. Mam takie wrażenie, że toczy się przed nami wojna, nie chcę używać wielkich słów, nowej generacji, ale innego formatu. Bo z jednej strony oczywiście dochodzi do takiego tradycyjnego starcia kinetycznego sił zbrojnych dwóch państw, w tym wypadku Rosji i Ukrainy.
ale mam wrażenie, że podczas całego konfliktu zbrojnego zdolności kosmiczne, nawet nie tyle co Ukrainy, ile pewnie również jej sojuszników i dostęp do technologii odgrywa o wiele większe znaczenie niż w konfliktach, które obserwowaliśmy wcześniej. Przynajmniej ja mam takie osobiste refleksje. No i nie mam wątpliwości, że przed nami dzieje się historia. Mam nadzieję, że tę historię Ukraina zapisze zwycięskimi zgłoskami, ale czy przed nami się nie dzieje również w jakimś sensie historia, nowa historia wojskowości? Czy tak właśnie będzie wyglądała wojna w XXI wieku? Powiedzcie mi Państwo na to pytanie. Co do kolejności, panie, może w takim razie, panie profesorze, Grzegorz Brona, gdyby pan zechciał kilka słów tytułem komentarza, będę bardzo wdzięczny. Czy to jest wojna w nowym formacie? Ja mam wrażenie, że to jest wojna, która miesza wiele formatów ze sobą, bo jak widzimy stronę rosyjską, chciałem powiedzieć radziecką, pewnie by bardziej pasowało, to widzimy wojnę w formacie... Widzimy tak ewidentnie wojnę w formacie wielkiego ataku rodem z II wojny światowej, rodem spod Kurska, łuku kurskiego, tylko zlokalizowaną na jednej czy na dwóch konkretnych drogach. Więc tutaj trudno powiedzieć, że po stronie rosyjskiej to jest zupełnie nowa wojna. Mnogo nas idziemy do przodu i to widać na każdym, w każdym kompletnym miejscu, gdzie ta wojna jest transmitowana, czy to za pośrednictwem internetu, telewizji, czy jakichś newsów, które się pojawiają. No z kolei z drugiej strony mamy to podejście asymetryczne. Pewnie tutaj specjalista od wojskowości może lepiej to opisać. Tak, mamy rzeczywiście wojnę, no nie partyzancką, tak, ale jednak bazującą na zupełnie innym podejściu, na podejściu nieciężkim, lekkim, dodatkowo wspartym przez nowoczesną technologię, która zaskakująco dobrze się sprawdza, no i właśnie przez doskonały zwiad i informację pochodzącą między innymi z przestrzeni kosmicznej. To znowu nie jest nic nowego, bo zawsze ta strona, która miała lepsze informacje, wiedziała gdzie i kiedy uderzyć, i w jaki sposób, żeby zadać przeciwnikowi największe straty plus zepsuć jego morale, no zawsze wygrywała w historii, pewnie od czasów starożytnej Grecji. Tym razem jest to znaczne wykorzystanie przestrzeni kosmicznej, a co więcej, nie wykorzystanie własnych asetów, tylko właśnie tych asetów, które są globalne, więc Rosja nie za bardzo wie nawet, co zniszczyć ewentualnie w tej przestrzeni kosmicznej i w jaki sposób zdolności ukraińskie zniszczyć. No to nie są tak naprawdę zdolności Ukrainy, tylko tak jak pan przed chwilą wspomniał, zdolności sojuszników, ale także wielu firm prywatnych, które się zaangażowały w tą wojnę, więc Rosja musiałaby praktycznie zniszczyć większość zasobów przestrzeni kosmicznej, żeby ten aset ukraiński zniwelować. Jest to tym bardziej, no powiedziałbym, no zabawne, ale chyba nie wypada, mówiąc o wojnie, że tak naprawdę to strona rosyjska ma formalnie tą przewagę w przestrzeni kosmicznej. Właśnie dzięki sprytnemu wykorzystaniu również, no powiedziałbym, pewnej wojny propagandowej, która pozwoliła rozpropagować na świecie sprawę Ukrainy, udało się Ukraińcom tą przewagę zniwelować właśnie przez wykorzystanie flot innych krajów czy firm prywatnych, które uznały, że no, wesprą Ukrainę, no właśnie z tego powodu, że o tej wojnie się mówi, o tej wojnie jest głośno i widać, kto tak naprawdę jest tutaj agresorem, a kto jest obrońcą. No i chyba tyle na początek tej dyskusji z mojej strony. Dziękuję serdecznie. No, pan profesor w sumie wywołał pana doktora, pana podpułkownika. A jak to wygląda z pana perspektywy? Pan jako jedyny ma wiedzę profesjonalną w tym zakresie, więc pański komentarz będzie na wagę złota. Dobrze, dziękuję za takie uznanie. Natomiast no, odniosę się jeszcze do pana słów, jak pan powiedział na początku. No, nie przewiduję w odniesieniu do zdolności kosmicznej aż takich sukcesów. To znaczy, no ogólnie rzecz ujmując, ja podzielam pana konstatację, że przestrzeń kosmiczna jest dzisiaj miejscem działań wojskowych, można także włączyć, że jest także miejscem działań wojskowych łącznie z wykorzystaniem środków kinetycznych. To tak w ogólnym tego znaczeniu. Natomiast dzisiaj jesteśmy też świadkami czegoś takiego, co nazywa się weaponizacją przestrzeni kosmicznej, a więc blokowania tej przestrzeni kosmicznej
różnego rodzaju środków walki. No, niestety Rosja jest jednym z 6 potentatów światowych, oprócz Chin, Korei Północnej, Indii. Dzisiaj posiada, a także rozwija wszystkie te elementy broni kosmicznej, środków kinetycznych, niekinetycznych, a także jest zdolna do walki cybernetycznej. Tu wyniki badań pokazują, że aż 70% ataków na aktywa kosmiczne to właśnie są cyberataki. Ja sobie pozwoliłem troszeczkę poczytać o rosyjskich grupach hakerskich. Okazuje się, że oznaczają się one takim współczynnikiem, który się nazywa czasem przełamania i wynosi on 18 minut i 50 sekund, czyli to jest czas potrzebny do przełamania systemu. No tutaj podczas tego konfliktu, czy tej wojny, no, pokazano nam, że inna grupa Anonymous 25 wywołała atak, w wyniku którego zablokowano rządowe strony, a także ujawniono ponad 200 gigabajtów urzędowych danych. No też odnosząc się do zdolności kosmicznej rosyjskiej, należy tutaj wziąć pod uwagę, że jako jeden z największych państw na świecie posiada własny autonomiczny system nawigacji satelitarnej. No użycie takiego systemu, znaczy może nie tyle użycie, a posiadanie powoduje niezależność tego państwa od innych państw, a także ciągły i bezpieczny dostęp do danych. To w przypadku planowania ataków, na przykład lotniczych, jest no, wielkim atutem. No i to posiada jeszcze nie tylko te zdolności, ale też zdolności monitorowania pogody, danych mórz, łączności, a także innych, czyli jakby posiada większość z obecnych zdolności w przestrzeni kosmicznej. Fakt faktem, że ja nie zauważyłem przez te kilka dni tego konfliktu takiego skomasowanego wykorzystania tych zdolności. To jest dla nas dzisiaj uspokajające. Tak na początek tyle. Ale to wszystko. Miałem do przekazania w tej kwestii. Dziękuję panu serdecznie. No do tych wątków, które panowie poruszyliście i pan profesor i pan pułkownik, jeszcze oczywiście będziemy wracali, będziemy uszczegółowiali. Natomiast teraz jeszcze na to ogólne pytanie bardzo bym prosił, żeby pan profesor Bartosz Smolik nam odpowiedział. No cóż, no proszę państwa, no musimy zdawać sobie sprawę, że o wielu rzeczach dowiemy się dopiero za jakiś czas, a więc każdy taki konflikt no, jest osnuty tajemnicą i pewne fakty wychodzą z pewnym opóźnieniem, czasem z większym czy mniejszym. Niemniej jednak jest on analizowany bardzo dokładnie przez sztabowców no, wszystkich zainteresowanych stron i tutaj są wyciągane konkretne wnioski dotyczące tego, jak która broń działa, na ile ona jest skuteczna, na ile pewne środki i metody walki są również skuteczne. My nie wiemy jeszcze tego, co dokładnie się dzieje, ale możemy się domyślać. No, wydaje się, że tutaj sygnalizuje się pewne problemy z no, właśnie poruszaniem się wojsk rosyjskich. Prawdopodobnie ten sygnał GLONASS-u jest tam na tym polu walki, konkretnie na terytorium Ukrainy, przez kogoś zagłuszany. Ja się zastanawiam, czy się to dzieje za pomocą jakichś urządzeń naziemnych, czy też się to dzieje z kosmosu. Natomiast no, niezależnie od tego, no, mamy takie inicjatywy, z jakimi tutaj chociażby no, pan profesor też wystąpił, a mianowicie próba ograniczenia precyzji tego sygnału poprzez wyłączenie laserów, które pozwalają na dokładniejszą lokalizację wszystkich GLONASS-ów w kosmosie. No, reasumując, w kosmosie dzieją się na pewno bardzo interesujące rzeczy, o których my jeszcze nie wiemy.
Obie strony, czy może więcej niż obie, no, wypróbowują tutaj pewne nowe metody. Jeżeli chodzi o walkę hakerów, no ona oczywiście też ma miejsce. To, co jest najbardziej dostrzegalne, co no, między innymi tutaj niektórzy obecni tutaj w tym gronie też sygnalizują, to jest obserwacja satelitarna. To jest nagłaśniane i pewne rzeczy są już dostępne nawet dla tych satelitów niewojskowych z, no, nie z no, najwyższą rozdzielczością, ale takie zdjęcia są pokazywane. Możemy dzięki temu no, w miarę szybko dowiadywać się jako tacy przeciętni odbiorcy o tym, co dzieje się na Ukrainie. Natomiast oczywiście sztaby dowiadują się o tym o wiele szybciej. No, mam nadzieję, że nasze sztaby natowskie no, zdecydowanie szybciej niż sztaby rosyjskie. Być może to jest też tajemnica tej przewagi, jaką w walce manewrowej doraźnie zyskuje strona ukraińska, która jest wyraźnie wspomagana przez informacje dostarczane. No konkretnie chyba przez Amerykanów, no bo oni w tej dziedzinie mają chyba największe możliwości, jeżeli chodzi o zwiad satelitarny. To tyle, dziękuję. Dziękuję serdecznie. Mariusz Kłoda. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, nim odpowiem na to pytanie, bo powiem krótko, to nie są stricte moje kompetencje. Chciałbym w taki sposób symboliczny, jeśli Państwo nie będziecie mieli nic przeciwko, przekazać głos pani doktor Inesie Kostienko, która jest prawnikiem kosmicznym podobnie jak ja i szczęśliwie pani doktor wraz ze swoją dwójką małych dzieci jest już w Polsce od wczoraj. Pani doktor pochodzi z Charkowa i spytałem ją, czy chciałaby przedstawić parę słów na naszym dzisiejszym spotkaniu, wiedząc, że punktem odniesienia jest Ukraina i też takie parę słów przygotowała. Pozwolę sobie odczytać, jeśli Państwo nie macie nic przeciwko. Dear colleagues, dear researchers and teaching community, I am from Ukraine, I am from Kharkov. Our lives have changed completely since February 24, 2022. Ukraine was attacked by Putin's occupiers. For the first 2 days, we were scared of the bombing of strategic objects in the city and beyond. On the third day, Putin's occupiers started killing us. Bombs are dropped on Kharkov, civilians are killed, and they are not allowed to leave the city. People are constantly on the verge of death. We lose people every day. Unfortunately, Ukrainian scientists are now facing additional challenges in trying to survive and save their lives. For the past 5 years, I have been promoting space law in universities in Ukraine. During this time, we have introduced an English language program for foreign students called International Air and Space Law and Public Administration in Space Activity. We also worked on the implementation of the draft law on the extraction and use of space resources. We believed that Ukraine was a space state. And now we are hiding in basements and bomb shelters, running to other countries. Some of us have gone into territorial defense. Some, unfortunately, are no longer with us. But in spite of everything, we believe in our victory. We believe in the armed forces of Ukraine and in the support of other countries. And we will definitely be a space country. Sława Ukrainii, sława Gerojom. To tyle od pani doktor Inesy Kostienko, która już na szczęście, tak jak wspomniałem, jest szczęśliwa, bezpieczna, chciałem powiedzieć, przepraszam, trochę emocje też mi się udzieliły. Natomiast odnosząc się do tego pytania, Jakubie, krótko, to co dla mnie jest nowe, to chyba znaczenie podmiotów prywatnych w zakresie dostarczania publicznego i niepublicznego zobrazowań satelitarnych, bo wiele elementów tego, co się dzieje, jeśli chodzi o wojnę z punktu widzenia mojego jako jednak laika w zakresie wiedzy o charakterze stricte wojskowym, już było. Wojna klasyczna, wojna informacyjna, oczywiście pojawiają się tu media elektroniczne, to coś na taką skalę nowego, ale wiele z tych rzeczy było już wykorzystywanych w różnych konfliktach zbrojnych. Natomiast zaskakuje mnie pozytywnie taka społeczna odpowiedzialność podmiotów prywatnych w zakresie dostarczania zobrazowań satelitarnych zarówno na cele wojskowe, jak i na cele cywilne. To tyle, dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie. Kamilu, gdybyś jeszcze mógł się wypowiedzieć w tej kwestii. No ja mogę jeszcze jedynie dodać, bo no, poruszyło mnie to, co odczytał właśnie Mariusz i tak trochę
Ciężko mi jest w tym momencie powiedzieć to, co miałem powiedzieć, więc powiem tyle. Jeszcze musimy dodać takie inicjatywy, jak inicjatywa SpaceX, czy inicjatywa Centrum Badań Kosmicznych dotycząca właśnie takiego właśnie sabotowania GLONASS-u. Natomiast SpaceX uczyli właśnie wykorzystanie systemu Starlink dla celów właśnie dostarczania internetu na właśnie dla obywateli, dla obrony terytorialnej Ukrainy. Natomiast jakby to powiedzieć, tutaj właśnie niestety też ofiarą tego stał się OneWeb, który obecnie, którego obiekty kosmiczne są teraz, no, że tak to powiem, aresztowane na zasadzie tego samego precedensu, jaki Japonia wykorzystała w przypadku Mianmaru, żeby odmówić wystrzelenia satelitów mianmarskich, żeby nie wspierać hunty wojskowej, która tam JAXA nie chciała wspierać hunty, ponieważ miała podpisaną umowę z ośrodkiem naukowym, natomiast naukowcy zostali aresztowani przez huntę i dlatego ci odmówili. Oj, co się stało, Grzegorz? Nie, absolutnie nie. Kontynuuj. Okej. To od tej strony na razie tylko tyle mogę powiedzieć, że faktycznie dodatkowe te zdolności kosmiczne jednostek prywatnych, też wspierane przez oczywiście i drony, nie tylko tureckie drony, ale też i cała zbiórka cywilnych dronów i pseudosatów na potrzeby ukraińskie, to pokazuje nam właśnie taką jakby internacjonalizację tego konfliktu, że można już powiedzieć po części, że jest to ten już w pewnym sensie wojna światowa. No, specyfiką tej wojny jest z pewnością również to, że obok państw, które są w bezpośrednim starciu, no, dołącza się do niej również szereg innych, no właśnie, prywatnych firm, gigantów cyfrowych, grup hakerskich, prawda, czyli podmiotów zupełnie prywatnych, których skuteczność chyba nawet niekiedy, nie wiem, panowie, może się z mną nie zgodzicie, dorównuje wręcz funkcjonalności państw, no bo wiele sankcji okazywało się bezskutecznych albo mało skutecznych, a tu się okazuje, że duża firma, gigant cyfrowy czy grupa hakerów potrafi wyrządzić po stronie mocarstwa najeżdżającego całkiem spore szkody, a przynajmniej utrudnić mu prowadzenie bieżących operacji wojskowych. To, co gdzieś tam do mnie dociera, taki przekaz medialny gdzieś tam odnotowuje w pamięci, mówię o internecie, o telewizji, o prasie, no to obrazowanie satelitarne. Dla mnie ta wojna stoi obrazowaniem satelitarnym i to chyba na taką skalę, jakiej nie było wcześniej. Pan profesor Grzegorz Brona, państwo również robicie obrazowanie satelitarne. Czy hipotetycznie, w razie konfliktu z udziałem Polski, pomijam drugą stronę, jesteście państwo w stanie na przykład zaoferować zdjęcia dobrej jakości, które mają potencjał wojskowy, które mogą być wykorzystywane przez polskie siły zbrojne? Na początku trzeba zdefiniować, czym jest ten potencjał wojskowy, jakiej klasy zdjęcia są rzeczywiście potrzebne i do czego potrzebne, bo myśmy się przyzwyczaili do tych zdjęć firmy Maxar. Oczywiście to jest jakaś tutaj kryptoreklama, natomiast nie sądzę, żeby ktoś z nas zaraz kupił zdjęcia dostarczone przez Maxara, a tymczasem Maxar dostarcza je za darmo na Ukrainę w tym momencie. Te zdjęcia publikowane przynajmniej mają rozdzielczość 20-30 cm. Do użytku wojskowego są też satelity, które dostarczają nawet 10-centymetrowej rozdzielczości. I te zdjęcia rzeczywiście pomagają zlokalizować, nie tylko zlokalizować, ale również stwierdzić, co to za pojazd, jakiej marki dokładnie to jest czołg, jak jest przystosowany do pola walki, gdzie ewentualnie są jego punkty słabe. I to są zdjęcia tej najwyższej rozdzielczości, które pozwalają nie tylko właśnie, tak jak powiedziałem, na lokalizację, ale również na charakteryzację, charakterystykę pojazdów i żołnierzy biorących udział w konflikcie. No ale to nie jest jedyne częste wymaganie, bo czasami takim wymaganiem jest globalne spojrzenie na konflikt, na teatr działań wojennych i w tym momencie takie wysokorozdzielcze zdjęcia dostarczane przez niektóre firmy pewnie mają mniejsze zastosowanie, bo z kolei SWOF, czyli obszar, który obrazują, jest znacznie mniejszy. Wtedy się używa mniej rozdzielczych zdjęć, żeby popatrzeć na szerszy obraz konfliktu, ale zdjęć, które obejmują większy obszar. I wtedy mówimy już o zdjęciach na przykład kilkumetrowej rozdzielczości, dostarczanych na przykład przez systemy radarowe, które doskonale obrazują ruchy
powiedzmy maszyn, które są w większości zbudowane z metalu i stali, tak jak na przykład czołgi. Więc tutaj takie rozdzielczości kilkometrowe jak najbardziej wystarczają. Z kolei w innych miejscach korzystamy ze zdjęć pochodzących z podczerwieni, żeby zobaczyć aktywność ognisk, które powstają w wyniku bombardowań, czyli dokładnie zobaczyć, gdzie te bombardowania się odbywały, aktywność związaną z uruchomionymi silnikami sprzętu, co było wykorzystywane na tym początku, gdy Rosjanie przygotowywali się do inwazji, gdy media amerykańskie pokazywały, które czołgi kiedy rozgrzewają swoje silniki. Więc tych zobrazowań jest rzeczywiście multum najróżniejszych. To, co my jesteśmy w tej chwili w Polsce w stanie dostarczyć, to tak naprawdę jesteśmy w stanie skorzystać z tego, co Unia Europejska dostarcza. Ja tutaj oczywiście nie mówię o systemach wojskowych, bo rozumiem, że wojsko takie zdjęcia na przykład kupuje od firmy Maxar również, ale mówię o tych ogólnodostępnych dla firm prywatnych zdjęciach. Unia Europejska dostarcza zdjęcie z konstelacji Copernicus. To jest cała duża konstelacja składająca się z różnych właśnie satelitów, od satelitów zobrazowania optycznego przez zobrazowanie radarowe, kończąc na zobrazowaniach cieplnych, termicznych. Oczywiście te zdjęcia mają stosunkowo niską rozdzielczość z tego powodu, że Unia Europejska zdecydowała się nie konkurować z podmiotami prywatnymi posiadającymi satelity wysokiej rozdzielczości. Niemniej te zdjęcia rzeczywiście są bardzo dobrej jakości, jeśli chodzi na przykład o standardy. My dokładnie wiemy, że konkretny piksel odpowiada konkretnej rozdzielczości, czy też dokładnie wiemy, z którego miejsca dane zdjęcie pochodzi, więc to jest duża zaleta tych zdjęć z konstelacji Copernicus. My do tych zdjęć mamy dostęp praktycznie na bieżąco. Oczywiście znowu, co znaczy na bieżąco, satelity poruszają się po orbitach. Musimy oczywiście poczekać do momentu, gdy satelita znajdzie się nad teatrem działań wojennych i zrobi te zdjęcia. W przypadku konstelacji Copernicus to jest perspektywa jednego, powiedzmy, dnia, jednego, dwóch dni, gdy taki satelita wróci nad konkretne miejsce nad Ukrainą. No i w tym momencie te zdjęcia możemy pozyskać, możemy je przetworzyć, możemy zobaczyć zgrubnie, w jaki sposób wygląda ten obszar działań wojennych. Przy czym, tak jak powiedziałem, my nie popatrzymy, jakie to są konkretne czołgi, do kogo one należą, czy też w którym kierunku biegnie piechota. Do tego potrzebujemy znacznie wyższej rozdzielczości zdjęć dostarczanych rzeczywiście przez duże i drogie jednostki satelitarne, które są w posiadaniu albo firm amerykańskich, albo firm francuskich, takich jak na przykład Airbus. No i to jest to, co my w tej chwili możemy zrobić, czyli możemy popatrzeć na zdjęcia stosunkowo niskiej rozdzielczości. Pewnie w przyszłości, tak jak może niektórzy z Państwa wiedzą, Kreotech planuje mieć własne satelity od przyszłego roku na orbicie, ale znowu to będą zdjęcia rozdzielczości mniej więcej 1 metra, czyli odbiegające od tych najlepszych zobrazowań 10-centymetrowych, natomiast znacznie lepsze od rozdzielczości Copernicusa wynoszącej 5-10 metrów, więc tu już popatrzymy na więcej szczegółów, zlokalizujemy czołgi, zobaczymy różnice pomiędzy czołgami jednej czy drugiej strony, o ile oczywiście to nie są T-72. Z kolei w 2024 roku znowu pojawią się kolejne satelity, które też wysyłamy z naszymi partnerami. Znowu zobrazowania troszkę gorsze, natomiast w tym wypadku będzie już to pełna konstelacja, która będzie w stanie odświeżać obrazy danego obszaru z wyższą częstotliwością. Więc to mniej więcej jak to wygląda od strony, powiedzmy, prywatnej czy też cywilnej. Oczywiście wojsko ma w tej chwili inne możliwości, bo korzysta ze zdjęć na przykład ORO, ze zdjęć zakupionych i dostarczonych przez naszych sojuszników z NATO. Dziękuję serdecznie. I bardzo podobne pytanie mam do pana pułkownika. O polskie zdolności kosmiczne, o zdolności kosmiczne polskich sił zbrojnych, czy jest to sformułowanie w ogóle adekwatne, czy nie jest nieco na wyrost, czy w razie konfliktu zbrojnego z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej nasze siły zbrojne są również w stanie korzystać z podobnych instrumentów, narzędzi jak Ukraińcy. To już część tego pytania wybrzmiało, tak? Mamy takie jednostki, zajmują się analizą takich zdjęć, pozyskiwaniem tego typu zdjęć na potrzeby planowania misji operacji wojskowych. Natomiast my musimy sobie zdać sprawę, że przestrzeń kosmiczna stała się domeną walki, czyli tak zwaną piątą domeną operacyjną od 20 listopada 2019.
Więc my jako polskie siły zbrojne mieliśmy czasu jeszcze, żeby te zdolności nabyć. Te zdolności w siłach zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej są, natomiast nie są one skomasowane w jednym miejscu. To jest taki dzisiaj mankament, natomiast pracujemy nad tym dość intensywnie, żeby tylko w Polsce się pojawiły i one się pojawią. Obecnie opracowujemy dokument strategiczny na poziomie MON, który będzie zakładał pozyskanie zdolności w przeciągu 15 lat. Zakłada on bodajże 5 zdolności, będzie to zdolność odpływać z ziemi przez budowę linii satelitów, a także jednego z satelitów dużej wysokości, usługa SAT-ką. Początkowo będzie to korzystanie z usług sojuszniczych w dalszej perspektywie 15 lat. Mamy ambicje pozyskać własne zdolności. No jak wiecie Państwo, domyślacie się, no nie zbudujemy systemu globalnej nawigacji satelitarnej, będziemy korzystać z systemu GPS, natomiast mamy ambicje dołączenia do systemu GPS do systemu Galileo, a także w dalszej perspektywie poszerzenia do innych systemów, na przykład system EGNO. Po co to? No po to, żeby te systemy były takie zamienne w przypadku, gdy jeden z nich zostanie wyłączony. Przypomina także Państwu, że GPS też przechodzi w tej chwili ewaluację i będzie systemem dokładniejszym i mniej zawodnym, gdzie było trzecie. Jeżeli chodzi o zdolność wynoszenia, to no, takie zdolności, jeżeli chodzi o wynoszenie dużych obiektów, dużych satelitów, mieć nie zamierzamy w przeciągu 15 lat, natomiast zamierzamy mieć zdolności wynoszenia małych obiektów, czyli mniej satelitów z własnych obiektów. Jeżeli chodzi o wczesne ostrzeganie, jak Państwo doskonale wiecie, od 2 lat buduje się w Polsce element systemu BDM z budynkami system 3. No, ten na początku budowy jest przesuwany, natomiast spodziewam się jej ukończenia, także taką zdolność też mieć będziemy. Także jak Szanowni Panowie, Szanowni Państwo widzicie, przygotowujemy się na taką ewentualność i takie zdolności pozyskujemy, będziemy je doskonalić, będziemy je pozyskać dalej. Dziękuję uprzejmie. Kolejne pytanie zadam panu profesorowi Bartoszowi Smolikowi, ale również panu mecenasom Kamilowi Muzyce i Mariuszowi Kłodzie. Jest to pytanie bardziej space'owe, więc mam nadzieję, że się poczujecie nieco bardziej swobodnie, bo no, docierają do nas oczywiście różne informacje, no, mgła wojny, ciężko je weryfikować, oceniać ich rzetelność. Trwa przecież wojna informacyjna również i każda strona próbuje przyciągnąć opinię publiczną na swoją stronę, ale poddaję pod dyskusję taką informację. No, niedawno biegła świat informacja, że grupa hakerska, nie pamiętam dokładnie jej nazwy, chyba BN64 czy 5, tak, generalnie afiliowana przy Anonimusie, przejęła kontrolę nad rosyjskimi satelitami szpiegowskimi. Co o tym w ogóle panowie myślicie? Informacja prawdziwa, wiarygodna, czy jest to element kampanii informacyjnej, wojny informacyjnej? Jestem ciekaw waszych opinii. Zdecydowanie mało wiarygodna informacja, tym bardziej, że mało prawdopodobne jest to, ażeby Roskosmos zawiadywał satelitami wojskowymi w Rosji. Na tym się zajmują zupełnie osobne organy wojskowe. Jeżeli takie przyjęcie nastąpiło, no to mogło tam nastąpić chwilowe sparaliżowanie po prostu tej centrali w Roskosmosie. Zapewne nie trwające zbyt długo, no takie satelity wojskowe są no, bardzo dobrze chronione. Aczkolwiek, tak jak już powiedziałem, o wszystkich rzeczach dowiemy się z pewnym opóźnieniem. No, narzuca mi się tutaj jedna analogia. W 2007 roku ktoś próbował sakować jednego amerykańskiego satelity, już nie pamiętam nazwy, bodajże Terra. Amerykanie przyznali się do tego dopiero po 4 latach, że ktoś próbował skakować ich satelitę. No tutaj prawdopodobnie też dowiemy się o tym z pewnym opóźnieniem, ale tak jak już powiedziałem, no raczej wydaje mi się to mało prawdopodobne, ażeby
Roskosmos miał cokolwiek wspólnego. Bardziej to miało charakter propagandowy, reklamowy, niż oddanie rzeczywistości. Natomiast tutaj pan doktor Habilitowany zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz, mianowicie pierwszą ofiarą każdej wojny jest prawda. I w tym wypadku, w przypadku tej walki elektronicznej, technologicznej, to również daje o sobie znać. A więc my jesteśmy karmieni pewnymi informacjami z obydwu stron, które są nie do końca prawdziwe, jeżeli chodzi o to, co przekazuje Rosja, no to już jest kompletny brak czegokolwiek wspólnego z prawdą, skoro tam nawet nie podaje się nazwy wojna, określenia, nie używa się określenia wojna, tylko jakaś operacja wojskowa, bliżej nieznana. Natomiast ja zauważam, że tutaj ten element reklamowy czy informacyjny, mówiąc szerzej, narasta z konfliktu na konflikt i obecnie też jesteśmy tego świadkami. On tutaj odgrywa bardzo istotną rolę. Co istotne, on się stał takim elementem poprzedzającym już ten konflikt zbrojny. Proszę zwrócić uwagę, jak zachowali się Amerykanie. Oni zaczęli przedstawiać pewne informacje nie do końca pewne, nie do końca sprawdzone odnośnie tego, co zrobi strona rosyjska. Robili to aż do skutku, aż w końcu puścili informację prawdziwą, po to, ażeby abstrahować, ażeby niejako wyprzedzać czy mieszać szyki rosyjskie poprzez przedstawianie tego, co strona rosyjska mogłaby bądź też zamierzała zrobić. Myślę, że to się sprawdziło. To akurat Amerykanom się udało. Dziękuję. Dziękuję serdecznie, panowie. Czy to jest prawdziwa informacja? Rzeczywiście, nie sposób tego zweryfikować. Z tego, co kojarzę, Rogozin to zdementował, ale nie wiem, jakiemukolwiek oficjalowi rosyjskiemu można dzisiaj ufać. Więc być może rzeczywiście dowiemy się, co było prawdą za jakiś czas. To po pierwsze, jeżeli nawet doszłoby do takiego przejęcia, oczywiście co do intencji przyklaskuję, natomiast ogromne niebezpieczeństwo, tak? Pytanie, co dalej z takim przejętym satelitą, do czego miałby zostać wykorzystany, czy jego trajektoria lotu by została zmieniona, jakby się to skończyło. Nie chciałbym nawet o tym myśleć. Chciałbym też ad vocem się jeszcze odnieść do tego, co pan profesor Brona powiedział o tych zobrazowaniach, bo myślę, że to jest niesamowite, to w tym zakresie, co się dzieje. Zwróćmy uwagę, jak w ogóle przebiegł cały proces zgłoszenia tego apelu. On się pojawił publicznie, prawda, w mediach. Prezes EOSD razem z wicepremierem Ukrainy zwracają się publicznie do podmiotów prywatnych o wsparcie w zakresie zobrazowań satelitarnych. I tutaj, drodzy Państwo, też przygotowując się do naszego spotkania, robiąc kwerendę, zwróciłem uwagę, że to już nie tylko Maxar, o którym wspomniał pan profesor, ale także inne podmioty jak Capella Space, Satellogic, czy nawet gdzieś tam Planet. Nie zawsze są, nie były to zapewnienia oficjalne, gdzieś tam pojawiają się pewne domysły, stwierdzenia o tym, że wsparcie jest bardziej oficjalne lub mniej, ale tych podmiotów jest więcej. I jeszcze jedną rzecz w tym zakresie chciałbym zwrócić uwagę, że te zobrazowania nie mają służyć tylko celom wojskowym. Myślę, że przede wszystkim mają służyć i też część tych, które mają służyć tym celom, nie są ujawniane, bo oczywiście nie o to w tym chodzi. Ale druga kategoria celów, które mają służyć, mają wymiar cywilny. I tutaj, drodzy Państwo, chodzi o to, żeby to było po pierwsze też wiarygodne źródło dla mediów, tak? Żeby one mogły bazować na czymś, co jest pewne, a nie na tym, co na przykład fabrykują Rosjanie i też wrzucają do sieci. I po drugie, to mają być informacje także dla organizacji humanitarnych, organizacji wspierających ochronę praw człowieka, etc. Więc ta aktywność podmiotów prywatnych w tym zakresie ma służyć rzeczywiście realizacji tym celom o charakterze wojskowym i o charakterze cywilnym. To tyle, dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie. Kamil Muzyka. Ja mogę powiedzieć jedynie, że nie wiem, na ile jest to potwierdzone, natomiast jest oczywiście różnica między przełamaniem bariery teleinformatycznej,
a przejęciem kontroli nad takim obiektem kosmicznym. I tak jak Mariusz powiedział, można by z takim obiektem robić różne rzeczy, można by go nawet zderzyć. No, to coś, co czasami ja nawet podkreślam na wykładach czy coś na temat piractwa kosmicznego, czyli wykorzystania bezprawnego obiektu kosmicznego do celów przestępczych czy też zbrojnych wbrew jego celowi. Natomiast też bym tutaj, tak jak Mariusz powiedział, obrazowanie satelitarne, tutaj też jak Grzegorz, będzie też pomagało między innymi patrzeć, jak jest z dostępem do wody pitnej, żywności i tak dalej na terenach właśnie okupowanym. To jest coś, co mój kolega właśnie, haker Paweł Ngej, który właśnie prowadzi Hackerspace'a, opowiadał mi, że często właśnie WOT nie powinien się opierać, czyli nasze wojska obrony terytorialne, tylko na karabinach, zaopatrzeniu i tak dalej, ale także na zdolnościach teleinformatycznych i zdolności też szybkiego reagowania na przykład powiedzmy hakowanie systemów wodociągowych. Więc no, od tej strony tak, to będzie oczywiście z tej strony tak na to patrzę. Natomiast z mojej strony prawniczej też bym chciał powiedzieć, że ta wojna da też oczywiście, zobaczymy jak się będzie rozwijać, ale na pewno będzie podstawą do tworzenia nowych regulacji soft law, czy nawet hard law, czy kontraktowego prawa kosmicznego, dotyczącego między innymi właśnie czegoś takiego jak przejęcie obiektu kosmicznego, czy to zdalnie, czy fizycznie. Dziękuję serdecznie. Mam do panów jeszcze jedno pytanie. Do wszystkich. Nie wiem, być może któryś z panów się będzie czuł szczególnie predestynowany, żeby na to pytanie odpowiedzieć. A mianowicie, co dalej z Międzynarodową Stacją Kosmiczną? W końcu był to przejaw współpracy międzynarodowej, w tym USA i Rosji, które się zantagonizowały. Rosyjskie progresy przecież nie tylko dowoziły towary czy osoby na stację, ale również dokonywały czy wspomagały manewrowość stacji, tak, podnosząc ją co jakiś czas. Nie znam się na kwestiach technicznych, ale tak to rozumiem. Co dalej w takim razie? Co dalej z zarządzaniem i administrowaniem stacją? Co dalej z logistyką? Ktoś z panów by zechciał kilka słów powiedzieć? To może ja. Wiem, że nie ma twardej wiedzy, ale ciekaw jestem nawet waszych przypuszczeń. To może ja najpierw nakreślę króciutko tylko tło prawne, bo rzeczywiście zapowiedzi jedno, umowy drugie. Tutaj oczywiście przede wszystkim wysuwa się na pierwszy plan umowa o współpracy w ramach ISS. Jest to umowa międzyrządowa z 1998 roku i ona dosyć wyraźnie reguluje to, w jaki sposób można się, mówiąc tutaj kolokwialnie, z niej wycofać. Można w każdym czasie oczywiście złożyć wypowiedzenie. Każda strona tej umowy może tę umowę wypowiedzieć. Stroną tej umowy oczywiście także jest Federacja Rosyjska, ale to z faktu tego, że w każdym czasie może to zrobić, nie wynika, że może to zrobić ze skutkiem natychmiastowym. Rzeczywiście umowa przewiduje to, drodzy Państwo, roczne wypowiedzenie. I ten okres powinien być wykorzystany na zawarcie innych porozumień co do tego, jak będzie wyglądało wycofywanie się z ISS. Więc pewna droga tutaj jest prawna przewidziana, ale oczywiście teraz ktoś by mógł zadać pytanie, i co z tego Rosja i tak może zrobić, co chce. No i to jest właśnie rzeczywiście, to jest prawo wojny i to jest taka wypowiedź, z którą prawnik pewnie niełatwo by sobie poradził. Natomiast chciałem właśnie zacząć od tego tła prawnego. Jest pewna procedura przewidziana tutaj. Czy będzie wykorzystana? Czas pokaże. Dziękuję. No, Rosja w tej chwili posiada dwóch kosmonautów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, więc przynajmniej musi poczekać na okienko odpowiednie do ściągnięcia ich na Ziemię, co też pewnie się nie zdarzy z dnia na dzień. No, z drugiej strony Rosja też inwestuje cały czas w tych astronautów, więc nie będzie przerywała prawdopodobnie ich programu również z dnia na dzień, raczej poczeka do końca misji, co daje pewnie kilka miesięcy jeszcze czasu Amerykanom czy innym nacjom na poradzenie sobie z tym problemem. Ale z drugiej strony ja się zastanawiam, co Rosja zyska na ucieczce z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, bo tak naprawdę niczego nie zyska, a straci bardzo dużo.
międzynarodowa stacja kosmiczna to jest chyba jedyny taki duży projekt rosyjski w tej chwili, który wciąż istnieje. Jednak ten program lotów kosmicznych rosyjskich się już na tyle zestarzał, że no praktycznie nie mają się w tej chwili czym pochwalić Rosjanie. Rakieta Angara wciąż nie jest odpowiednio oblatana, więc no, wycofanie się z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, swojego wiodącego projektu kosmicznego, no co prawda realizowanego wspólnie z innymi nacjami, ale jednak największego rosyjskiego, byłoby takim strzałem sobie w stopę, tak, bez propozycji tego, w którym kierunku dalej powinien rosyjski program kosmiczny iść. Więc ja mam wrażenie, że to są takie zapowiedzi póki co puste, a w razie czego, no już zdaje się SpaceX powiedział, że weźmie to na siebie, oczywiście zrobił to w swój sposób, czyli Elon Musk napisał tweeta do wypowiedzi pana Rogozina na Twitterze chyba 3 dni temu i powiedział, że nie ma problemu. Oni tutaj są w stanie stację kosmiczną odpowiednio spoziomować i wypchnąć ją do góry przy pomocy swoich dragonów. Jeszcze bym ja tutaj dodał temat, że tak jak powiedzieliśmy, że są kosmonauci na pokładzie, jest pytanie, czy oni na przykład nie będą próbowali ubiegać się o azyl w którymś z państw partnerskich, co jest trochę ciekawym tematem, ponieważ on był omawiany w prawie kosmicznym jeszcze w latach 80., kiedy na przykład w pracach nad porozumieniem księżycowym, które w końcu nie weszło w życie, było właśnie traktowanie każdego człowieka na powierzchni księżyca jak astronautę zgodnie z umową o ratowaniu astronautów. No i pani Gallagher, ktoś właśnie z prawniczek profesorów kosmicznych, zadawała pytanie, czy w takim razie taka osoba może się ubiegać o azyl, czy trzeba ją od razu oddać, jak ucieknie ze stacji kosmicznej. Więc to jest jedna sprawa. No też tak jak ten, oczywiście Rosja niedawno wreszcie wysłała moduł nauka i wreszcie go dołączyła do ISS, więc to by było, no jakby to powiedzieć, Grzegorz powiedział, że to byłby strzał w stopę, ja dodałbym, że to byłby double kill. Ja myślę, że warto zwrócić tutaj uwagę na to, iż Międzynarodowa Stacja Kosmiczna to nie był efekt miłości, to nie był efekt jakiejś wzajemnej sympatii, tylko racjonalnej kalkulacji, że nam się to opłaca, a nie opłaca robić się takich stacji kosmicznych samodzielnie, osobno. Natomiast ten okres, obawiam się, że już się skończył i w tej chwili poszczególne kraje tworzący Międzynarodową Stację Kosmiczną stawiają na swoje własne możliwości w tej dziedzinie. Więc Amerykanie no, bardziej zainteresowali się obecnie okolicą Księżyca, jak wiemy, Gateway Station. Rosjanie też zapowiadają budowę swojej własnej stacji. Chińczycy już ją obecnie mają, będą rozbudowywać. To samo zamierzają też zrobić Hindusi, którzy oczywiście nie są obecni, podobnie zresztą jak Chińczycy na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. A więc ta epoka współpracy popartej racjonalną kalkulacją ekonomiczną no, się już kończy. Czy Rosjanie ostatecznie się z tej stacji wycofają? No myślę, że pan Dmitrij Rogozin jest takim dość porywczym, no, twardogłowym, kremlowskim politykiem i czasami mówi coś zbyt szybciej niż myśli. Nie można oddzielić funkcji związanych ze sterowaniem stacją kosmiczną od funkcji związanych z zasilaniem tej stacji, a te akurat należą do Amerykanów. A więc no, te wszystkie urządzenia są wzajemnie od siebie uzależnione na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. No, strony są skazane tutaj na współpracę tak długo, jak ta stacja funkcjonuje. No, jest taki mem, ostatnio widziałem na jednym z forów takie 2 koty, które no, siedzą na przeciwległych sobie kątach, fotelach. No i to jest Międzynarodowa Stacja Kosmiczna obecnie. No to jest niemożliwe. Natomiast, proszę Państwa, chciałem zwrócić uwagę na inną, o wiele istotniejszą, jak sądzę, no powiedzmy z mojego punktu widzenia,
rzecz. Otóż obecnie niestety no, wszystko wskazuje na to, że został uziemiony ExoMars 2022. Rosjanie stwierdzili, że ten łazik i ten lądownik, ich kozaczok i nasz Rosalind Franklin po prostu nie polecą. W tym oknie startowym zostanie zmarnowane to okno startowe, kolejne jest dopiero za 26 miesięcy. Mówię tutaj oczywiście o wrześniu. Pytałem się nawet Rosjan, co oni na ten temat wiedzą. No niestety potwierdzają tą informację, która jest również podawana przez nasze media po naszej stronie. A więc no, zostanie zmarnowane okno startowe ze względu na to, że komuś zachciało się wojować. Niestety. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Radosław Bielawski, Bartosz Smolik. Mam do panów jeszcze jedno pytanie. A powiedzcie mi panowie, jakie powinny być fundamenty polskiej polityki kosmicznej, ale w zakresie bezpieczeństwa i obronności? Nawet teraz aktualnie trwają prace nad ustawą kosmiczną, tam się akurat wątki bezpieczeństwo czy obronność nie pojawiają. Mamy również dokumenty strategiczne czy programowe. Powiedzcie mi panowie, jakie są fundamenty polskiej polityki kosmicznej właśnie w zakresie bezpieczeństwa i obronności? To tak, jeżeli chodzi o polską strategię kosmiczną, to ona w bezpośredni sposób mówi o tych zdolnościach. To znaczy, w projekcie jest napisane, że zadaniem dla sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej jest budowa zdolności w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa z wykorzystaniem technologii kosmicznych. Jest także napisane, w jaki sposób będzie dokonywana to jest budowa tych zdolności poprzez już wspomniane tutaj, podczas tej debaty budowę systemu obserwacji Ziemi, systemu świadomości sytuacyjnej, przestrzeni kosmicznej, a także zapewnienie usług łączności nawigacji. No tutaj dokument w mojej ocenie także przedstawia pewne fundamenty polskiej polityki kosmicznej, to znaczy przede wszystkim wskazuje jako że przestrzeń kosmiczna jest obszarem operacji wojskowej, to jest to samo dzisiaj z NATO. Też powiedziałem, że NATO pokazuje przestrzeń kosmiczną jako domenę walki. Należy też zauważyć, że ten dokument powstał wcześniej niż NATO wskazało przestrzeń kosmiczną jako tą piątą domenę walki. Wskazuje się także tej polskiej, w polskiej strategii kosmicznej, że działania wojskowe realizowane w przestrzeni kosmicznej powinny odznaczać się dużym poziomem bezpieczeństwa. Wskazuje się także tutaj, co także dzisiaj zostało wybrzmiało podczas tej debaty o systemach podwójnego zastosowania, czyli systemach cywilno-wojskowych, dlatego także cywile dostarczają dla wojska pewnych danych, a także wojsko może też pewnych danych dostarczać dla cywili. To no, powoduje większe korzyści. Dokument też ten wskazuje na dalszy rozwój technologii kosmicznych. Wskazuje na to, że te technologie kosmiczne powinny być inicjowane w państwie, czyli w Polsce, a nie pozyskiwane z zewnątrz. Natomiast wskazuje także, że w tym aspekcie polskie technologie kosmiczne, czy dostawcy polskich technologii kosmicznych powinny ściśle współpracować z Unią, a także z NATO. I to są takie podstawowe, według mnie, fundamenty polskiej polityki kosmicznej, jakie powinny być i zapewne będą dalej implementowane za Dziękuję bardzo. Ktoś z panów coś by chciał jeszcze ewentualnie dodać? Ja myślę, patrzę, pan profesor. Ja myślę, że no, rzeczą fundamentalną jest to, żeby Polska posiadała no, przynajmniej parę satelitów optycznych czy elektronicznych. O tym mówi się już przynajmniej od 2014 roku i tego
tej propozycji, tego postulatu w zasadzie nie zaczęto wcielać w życie. My w tej chwili korzystamy z obrazowań, które są nam dostarczane na mocy porozumienia przez stronę włoską, przez włoskie, konkretnie pochodzącą z włoskich satelitów radarowych SkyMedów, jedynek ewentualnie początku SkyMedów dwójek. Natomiast no, w dalszej perspektywie, no, gdyby można było tak zapuścić wodę fantazji, co by nam się przydało, no, myślę, że no, przydałby się jakiś zwiad elektroniczny, w sensie możliwości podsłuchowych, nasłuchu radiowego, satelitarnego. No ale to już jest rzecz, no, która raczej, no, trudno by było ją łączyć z możliwościami podwójnego zastosowania, chociaż no, na 100% tego też nie jestem pewien. Generalnie no, uważam, że Polska rzeczywiście powinna zacząć od swoich zdolności w dziedzinie, zobrazowań satelitarnych, a potem pójść dalej. Jest tutaj pewna możliwość, jak sądzę, która może zostać wykorzystana przez Unię Europejską. A mianowicie no, mamy szereg programów unijnych, takich jak chociażby wspomniane tutaj Copernicus, jak GovSat.com. One nie mają być ukierunkowane na zastosowania cywilne, ale również z myślą o służbach mundurowych. Unia Europejska mogłaby nieco rozszerzyć zakres działania również o zastosowania wojskowe. No ale to już musiałaby zrobić Unia Europejska. Natomiast no, niezależnie od tego, my jako Polska musimy tworzyć swoje własne, niezależne od nikogo, zdolności kosmiczne. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, z mojej strony to wszystko. Wszystkie pytania, które chciałem Panom zadać, zadałem. Natomiast kilka się pojawiło na Facebooku. Niektóre są tożsame z moimi, więc je pominę. Wybaczcie mi to Państwo, z góry przepraszam. Natomiast na przykład takie pytanie się również pojawia. Pan Jerzy Modzelewski. Jak Państwo oceniacie zagrożenie wynikające z możliwości użycia broni ASAP, czyli antysatelitarnej, wobec konstelacji Starlink? Zaczęła czynnie uczestniczyć w konflikcie poprzez udostępnianie modemów, a dodatkowo jest wykorzystywana przez armię amerykańską. Czy grozi nam syndrom Kesslera? Czy któryś z Panów by zechciał na to pytanie odpowiedzieć? Pytanie z Facebooka. Ja mogę wyrazić wyłącznie moje zdanie, to jest to, że nie można wykluczyć, że po prostu Rosja się posunie do tego, żeby uszkodzić przynajmniej część satelitów konstelacji Starlink, właśnie w ramach no, przeniesienia części walki w domenę kosmiczną i osłabienia zdolności przesyłania internetowych przeciwnika. Więc niestety nie można tego wykluczyć. Natomiast nie jestem specjalistą do spraw wojskowości, więc to jest tylko moja opinia. No, tylko dodam do tego, co powiedział Kamil, że rzeczywiście to ta możliwość, to się też zgodzę, teoretycznie jest, dlatego że no, nie mamy do czynienia, jeśli chodzi o międzynarodowe prawo kosmiczne, z całkowitą demilitaryzacją przestrzeni kosmicznej. Z czymś takim nie mamy do czynienia, dlatego też testy ASAT są, jeśli one dotyczą, na razie dotyczyły swoich własnych satelitów, ale generalnie rzecz ujmując, nie mamy do czynienia z całkowitą demilitaryzacją przestrzeni kosmicznej. I to jest, drodzy Państwo, pewien trochę chichot historii, bo takie plany regulacyjne były, ale zostały zablokowane przez Stany Zjednoczone. Także można powiedzieć, że historia czasami śmieje się do nas i wytyka nam błędy przeszłości. Oby te błędy nie zmaterializowały się efektem Kesslera, tak, których wspomniał internaut. Dziękuję. Ja tutaj chciałem tylko dodać, że no niestety to, czego byliśmy świadkami w listopadzie, to znaczy zestrzelenie swojego własnego satelity, no moim zdaniem jest to
jeden z przykładów tego, co Rosja może stosować, to znaczy to jest po prostu wojna hybrydowa, czy tak jak to Rosjanie określają, wojna nieliniowa, czy ona się charakteryzuje. No, 90% to psychologia, 10% to środki bojowe. I Rosjanie zrobili to wyraźnie propagandowo, wyraźnie tak, ażeby świat się o tym dowiedział. I mogą takie rzeczy powtarzać. A więc no, czy syndrom Kestelera rzeczywiście nastąpi, czy może nastąpić, no to już jest oczywiście pytanie do specjalistów. Natomiast obawiam się, że tego typu posunięcia ze strony rosyjskiej mogą być stosowane jeszcze no, przynajmniej parę razy, tak, ażeby pokazać swoją determinację, inaczej swoje możliwości i swoją determinację w tej dziedzinie. I to jest taka niestety smutna konkluzja, że tej broni paktowej się używa na nieszczęście i na szkodę nas wszystkich. Dziękuję. Ja jeszcze z mojej strony pozwolę sobie dodać, że okej, faktycznie istnieje zagrożenie realne dla satelitów różnych konstelacji, które mogą być zestrzelone przez Rosję. Natomiast należy zadać sobie pytanie, jak wieloma takimi rakietami Rosjanie dysponują i jak wiele takich satelitów są w stanie zniszczyć rzeczywiście w trakcie trwania kilkumiesięcznego konfliktu. Rosjanie pokazali, że są w stanie przynajmniej raz taki system w kosmosie trafić i są w stanie w sposób no, skuteczny przeciwdziałać konkretnemu satelicie. Natomiast jeśli mówimy tutaj o konstelacji Starlink, no to tych satelitów rzeczywiście jest dużo i Rosjanie by rzeczywiście musieli liczyć na wywołanie syndromu Kesslera, żeby zagrozić całej dużej flocie Starlink Elona Muska, bo nie sądzę, żeby posiadali kilkaset systemów rażenia satelitów przygotowanych na czas wojny z Ukrainą. Raczej bym się obawiał tutaj o konstelacje amerykańskie firmy Maxar, tych satelitów Legion jest dosłownie kilka i to one pewnie padłyby pierwsze takim zakusom rosyjskim, bo to one dostarczają rzeczywiście tych danych bardzo wysokiej rozdzielczości udostępnianych Ukraińcom. Dziękuję serdecznie. Panowie, wybiła 21. Więcej pytań na Facebooku nie widzę. Zachęcam panów, żebyście po tej dyskusji sięgnęli do komentarzy, bo tam są również różne polemiki ad vocem, więc być może warto się z nimi zmierzyć. Natomiast z mojej strony dziękuję panom serdecznie za udział w tym spotkaniu, w tej debacie. Dziękuję państwu za to, że byliście przez tą godzinę z nami i zapraszamy na kolejne wydarzenia. No, nie sposób skończyć inaczej tego spotkania, jak okrzykiem sława Ukrainie i mam nadzieję, że Ukraina wywalczy swoją niepodległość, suwerenność i godne, należne jej miejsce w Unii Europejskiej, w NATO. Trzymam za nią kciuki. Dziękuję panom serdecznie.